Cześć, dzień dobry kochani. Witam Was w 53 odcinku podcastu dr Maja Czerwińska Podcast, czyli podcaście, gdzie mówimy sobie o zdrowiu, motywacji, ale przede wszystkim o dietetyce i wszystkim, co z nią związane. Ja nazywam się oczywiście Maja Czerwińska i poprawiam zdrowie za pomocą diety. W dzisiejszym odcinku odcinek bardziej Chociaż w sumie nie, on nie jest tylko dla dietetyków, chociaż tytuł może troszeczkę Was zmylić. Chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, jak wygląda mój punkt widzenia odnośnie tego, czy dietetyk to powinna być osoba po studiach, czy być może sama wiedza, pasja i kursy wystarczą. A do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie pewna osoba. Bardzo Ci, Julia, dziękuję za to pytanie, bo skłoniło mnie ono do refleksji, kiedy musiałam odpowiedzieć. Skąd w ogóle takie pytanie i dlaczego takie rozważania? Zapewne dlatego, że część osób, które spotykają się w środowisku ze studentami dietetyki, bądź, te, bądź też już z dietetykami, a słyszę, że dietetycy uważają, że studia na przykład mogłyby mieć większą jakość, że program mógłby być bardziej nowoczesny, że pewnych rzeczy nie nauczyli się na studiach. I w związku z tym pada takie pytanie: czy w ogóle jest sens? robić te studia. Skoro mamy tak dużo kursów na rynku, skoro tej wiedzy możemy się też nauczyć z innych stron, tak? Skoro możemy skupić się na przykład na tym konkretnym, na tej konkretnej partii dietetyki, którą chcemy się zająć i ten temat zgłębiać tak kawałeczek po kawałeczku, stając się coraz lepszym specjalistą. I oczywiście chciałabym na początku wam powiedzieć, że ja staram się być bardzo obiektywna w tym co będę mówiła, no ale oczywiście no, pewien subiektywizm będzie, ponieważ ja jestem tym dietetykiem po studiach. Powiem wam jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Nie wiem jakby to wyglądało, gdybym tych studiów nie miała. Natomiast no, wiem jak było na studiach i może od tego sobie zacznę. Nie wiem, jak wyglądają wszystkie uczelnie medyczne w Polsce i jak wygląda poziom dietetyki, którą można wynieść ze studiów. Też oczywiście trudno mi się już dzisiaj po tylu latach odnosić, kiedy to były studia. Może też warto powiedzieć, że to nie były moje pierwsze studia, bo pamiętam moje pierwsze studia, które zresztą skończyłam z tytułem licencjata czyli pierwsze studia licencjackie to była kosmetologia, również na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. I ja pamiętam, jaka ja byłam wtedy zachwycona, no to będę też nie żałuję, że skończyłam ten kierunek, bo co prawda. Jeżeli chodzi o jakieś malowanie paznokci i takie sprawy, to tak sobie to potrafię manualnie. Natomiast potrafię czytać składy kosmetyków i potrafię dobrać tą pielęgnację do siebie, więc coś z tych studiów wyniosłam. Poza tym to, co wyniosłam, takie najważniejsze rzeczy, które wyniosłam z tych studiów, to jest podstawa wiedzy medycznej. No bo właśnie, to chciałabym Wam uzmysłowić, że ja będę porównywała i odnosiła się tylko i wyłącznie do dietetyki na uczelni medycznej. I teraz nie zrozumcie mnie, że ja hejtuję dietetykę, która jest na jakimś innym uniwersytecie, gdzie powiedzmy tej medycyny nie ma aż tak dużo. Nie, ja nie mam pojęcia, jak wyglądają tam praktyki, nie mam pojęcia, jak wygląda ten program. Natomiast mogę powiedzieć to, co mi się wydaje, że wydaje mi się, że dietetyka na uczelni medycznej jest trochę inna, ponieważ siłą rzeczy uczelnia medyczna ma własne, może nie ma własnych szpitali, ale ma podpisane umowy ze szpitalami. W związku z tym studenci tej uczelni mogą odbywać praktyki w oddziałach szpitalnych. I my, jako dietetycy my nawet jako kosmetolodzy Taką, taką okazję mieliśmy. Co ciekawe, taką anegdotą jest to, że pamiętam, że gastroskopię, uczestniczenie przy gastroskopii obserwowałam jako studentka kosmetologii, a nie dietetyki. To taka ciekawostka, ale właśnie mogłam uczestniczyć na zajęciach na dermatologii, to było właśnie na kosmetologii. Tych zajęć było mnóstwo. Mogłam uczestniczyć na zajęciach z, na zajęciach z dietetyki już w szpitalu, na oddziale chorób metabolicznych i tam mogłam zdobywać. Wiedzę, rozmawiając doświadczenie i wiedzę, rozmawiając z pacjentami. W związku z tym ja się będę odnosiła tylko i wyłącznie do uczelni medycznych. Więc pierwsza rzecz, która dla mnie przemawia za uczelnią medyczną. Jest to, że jest tam możliwość odbywania praktyk w szpitalu, i mam tutaj na myśli może nawet nie praktyk, zajęć, bo praktyki w szpitalu we własnym zakresie można odbyć przecież tak, jak sobie chcemy, ale e, zajęć praktycznych, które odbywają się w szpitalach. Przynajmniej w momencie, kiedy ja studiowałam na Pumie, na pomorskim Uniwersytecie Medycznym, tak to właśnie wyglądało, więc to było coś, co ja bardzo, bardzo mocno sobie w tej uczelni e, ceniłam. Druga sprawa jest taka, że jeżeli i jesteście na uczelni medycznej, to siłą rzeczy część waszych wykładowców, którzy uczą was na przykład farmakologii, bo taki przedmiot też jest na dietetyce, uczą was nie wiem, biochemii, uczą was fizjologii, to są osoby, które jednocześnie mają zajęcia z pielęgniarstwem, dietetyką e, lekarskim e, i w związku z tym. Bardzo często oni też jakoś mocno nie zmieniają tego programu. Ja oczywiście teraz nie mówię, że mamy tak zaawansowaną e, wiedzę, nie wiem, z fizjologii, jak kierunek lekarski. Tak, oczywiście, że nie, bo nie jest nam to potrzebne. Natomiast Część na przykład o przewodzie pokarmowym była bardzo mocno rozwinięta, i podejrzewam, że część wykładowców czasami przekazywała nam nawet więcej wiedzy, niż byłoby nam to potrzebne. Natomiast z drugiej strony ja to bardzo mocno sobie ceniłam, ponieważ dla mnie, dzisiaj, już patrząc z perspektywy praktyka i osoby, która w dodatku pracuje w szpitalu, te wszystkie zajęcia były nieocenione. I nawet pewne rzeczy ja sobie teraz kradnę, w cudzysłowie, kradnę z tej wiedzy, którą zdobywałam na kosmetologii, bo ja pamiętam te zajęcia z dermatologii, a dermatologia, a w zasadzie manifestacja pewnych rzeczy na skórze, pewnych chorób na skórze, jest dosyć intensywna. W związku z tym, jeżeli ja znam te choroby skóry, to też jest mi trochę łatwiej. I oczywiście, że ja ich nie diagnozuję, że ja ich nie leczę, tak? Oczywiście, tym zajmuje się lekarz. Natomiast ja mogę mieć pewne podejrzenia i mogę teraz, Mojego pacjenta wysłać w kierunku dalszej diagnostyki do określonego lekarza, który wiem, z którym ja współpracuję, który wiem, że tym tematem się zajmie dużo, dużo, zajmie się nim tak jakby bardzo całościowo. A więc wracając do tematu, uważam, że po pierwsze, jeżeli robić dietetykę, to robić ją na uczelni medycznej. Jeszcze raz zaznaczam, to jest moja subiektywna opinia. Z tego powodu, że wiele przedmiotów będzie prowadzone na nawet trochę zbyt wysokim poziomie, tak bym sobie powiedziała, choć dla mnie ten poziom był idealny, a nawet czasami za niski. Wolałabym czasami, nawet żeby niektóre rzeczy były mocniej, mocniej rozszerzone. I teraz ja nie żałuję, że uczyłam się, nie pamiętam jak ten przedmiot dokładnie się nazywał, ale to była chyba dietoprofilaktyka w dietetyce klinicznej. I to był przedmiot realizowany chyba przez pięć różnych katedr, w tym była katedra chirurgii. I pamiętam, że te zajęcia były takie. One się dietetykowi trochę przydałyby, tam w sumie nawet niewiele chyba mówiliśmy o diecie, tak naprawdę. Dużo mówiliśmy o chirurgii, o tym jak to wygląda, oczywiście w takim podstawowym, podstawowej wersji. I ja się bardzo cieszę, że takie przedmioty były. Ja się bardzo cieszę, że była mikrobiologia, chociaż ktoś może sobie pomyśleć, po co ta mikrobiologia dietetykowi? Dla mnie, ja dzisiaj z niej korzystam. Oczywiście biochemia jest nam potrzebna, to nie ulega wątpliwości, ale na przykład, nie wiem, na co komuś jakaś tam wiedza bardzo zaawansowana z patofizjologii albo bardzo zaawansowana z biologii albo właśnie, nie wiem, z toksykologii, z parazytologii. Ja uważam, że tej wiedzy medycznej, w kierunkach medycznych, a takim jest dietetyk, nigdy dość, bo ja nie wiem, które kafelki, które puzzle ze sobą poskładam, pomagając kolejnemu pacjentowi. I gdyby nie to, mogłabym uznać, na przykład, że ja zajmuję się tylko i wyłącznie dietą i tylko na tym się skupiam. I oczywiście, że to jest jakby 90% mojej pracy, natomiast ja w swojej pracy, czy to w szpitalu, czy też w gabinecie, Oglądam też wyniki mojego pacjenta i ja muszę to umieć. I ja muszę umieć interpretację tych wyników na takim poziomie, na jakim pozwoli mi ona dobrać dla tego pacjenta um, dietę odpowiednio i tak, żeby pomogło mi to dobrać suplementację, jeżeli ten pacjent tej suplementacji wymaga. Zresztą ja te wyniki też monitoruję w szpitalu. Gdybym miała ograniczyć się tylko do diety, e, no to tak naprawdę część tej mojej wiedzy którą mam po pierwsze, że ona byłaby bezużyteczna, to jest jedna sprawa, ale tak naprawdę dzięki temu, że ja mam tą wiedzę, mogę bardziej pomóc pacjentowi, bo ja mogę mu dobrać lepsze worki żywieniowe, tak czyli na przykład żywienie dojelitowe, które polecam pacjentowi, analizując jego wyniki badań, jest mi dużo łatwiej. Ja potrafię lepiej zinterpretować jego stan. I teraz dlatego uważam że lepsza, zdecydowanie lepszym wyborem, jeżeli już chcecie wybrać uczelnię medyczną, uczelnię, przepraszam, dietetyczną, jest wybór uczelni, gdzie jest, gdzie jest to uczelnia medyczna i gdzie jest duża szansa, że przekazywana wiedza będzie nie tylko z samej dietetyki, bo to jest oczywiście klucz i to jest najważniejsze, ale jednocześnie będzie tam przekazywane bardzo dużo treści medycznych chyba że chcecie się w swojej pracy skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby zostać dietetykami i zajmować się tylko odchudzaniem albo tylko dietetyką edukacją pacjentów, tak? Czyli takimi treściami, które być może nie wymagają aż takiej wiedzy Natomiast jeżeli chcecie zająć się dietoterapią, jeżeli chcecie wchodzić w to głębiej, bądź też w ogóle, jeżeli chcecie zająć się pracą w szpitalu, żywieniem dojelitowym, pozajelitowym, pracą z pacjentem onkologicznym, to bez wiedzy medycznej tak naprawdę nawet nie ma co do tego pacjenta podchodzić, bo możecie zrobić mu krzywdę. Mając wiedzę medyczną, jesteście w stanie spojrzeć na ten przypadek dużo, dużo szerzej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Część przedmiotów oczywiście, że wydawało mi się bezużyteczna na studiach, natomiast ja zawsze sobie mówiłam, kiedy miałam się czegoś nauczyć, że mnie to pasjonuje. Spróbowałam sobie to wmówić, nawet jeżeli uczyłam się mikrobiologii, która była wyjątkowo niewdzięczna do uczenia się, bo o ile uczenie się nie wiem, a farmakologia też była tak mało, mało przyjazna, ale... Uczenie się niektórych rzeczy było naprawdę ciekawe i pasjonujące, a ja jeżeli się uczę, to ja muszę się czymś pasjonować, bo jest mi wtedy łatwiej po prostu i chętniej się uczyć, bo wkuwanie na pamięć nie jest czymś, co ja lubię, w ogóle nie lubię tego. Dlatego też ja starałam się zawsze, żeby, żeby tak sobie tą wiedzę przyswoić i tak ją sobie opowiedzieć, żeby ona była jednak pasjonująca. I nawet ta wiedza z mikrobiologii dzisiaj się przydaje, ale kończąc już, jakby wątek, to już zostawmy, tak, uczelnia medyczna według mnie jest dużo lepsza. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy w ogóle kurs da nam tą wiedzę, to nie to mi powiedzieć, natomiast śmiem wątpić, że trzyletnie studia, bo powiedzmy, że mówimy tylko teraz o licencjacie, bo tam zdobywa się ten taki, ten taki zalążek tak naprawdę wiedzy, bo do tego jeszcze zaraz dojdę, więc kurs czy, czy studia. Na pewno nie jesteście w stanie nauczyć się na jakimś kursie, choćby nie wiem, ile trwał, tak? Nauczyć się na tyle dużo, żeby to zastąpiło Wam trzy lata nauki. Trochę śmiem wątpić. Chyba, że wcześniej zrobiliście jakieś inne studia i nie wiem, jesteście diagnostą laboratoryjnym, jesteście być może, nie wiem, lekarzem i chcecie zrobić dodatkowy kurs. Okej, okay, to może mi się zgrać, no bo macie podstawy i nauczycie się po prostu więcej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jako argument słyszę, że. Osoby, które skończyły dietetykę, nie nauczyły się na niej, jakby nie wyniosły z niej takiej wiedzy, jakiej oczekiwały. I ja wam szczerze powiem, że ja się z tym zgadzam. Bo ja też, gdybym miała polegać tylko na swoich studiach, to ja nie wyniosłabym jakby największą część mojej wiedzy, którą mam dzisiaj, ja wyniosłam z pracy własnej, zdecydowanie. I tak naprawdę ta moja wiedza eksplodowała. Tak, to skromnie zabrzmiało, wiem, sorry, ale jakby ta wiedza zaczęła się pogłębiać. Takie przynajmniej ja mam wrażenie, bo pamiętam, że jeszcze na studi w trakcie studiów magisterskich myślałam sobie, wiem, że nic nie wiem, ale miałam wrażenie, że ta wiedza zaczęła się zagłębiać, a ja stałam się lepszym ekspertem i specjalistą wtedy, kiedy zaczęłam być na doktoracie. I to się połączyło, ponieważ ja wtedy już byłam po studiach, ja zaczęłam wtedy e, czytać badania naukowe, bardzo mocno się wgryzać w tematy. Wróciłam jeszcze raz do biochemii, e, czyli wróciłam jeszcze raz w ogóle do książek, które przerobiłam na studiach, żeby jeszcze raz je przerobić. Teraz już świeżym okiem e, i pamiętam, że to było około dwóch, trzech książek z biochemii, bo jedna stwierdziłam, że pokaże mi jedną stronę, tak? Czyli taki no, sławetny harper, więc przeczytałam trzy książki z biochemii, po to, żeby jakby usystematyzować sobie tą wiedzę. Później po kolei tak jakby wszystkie przedmioty, te, które byłyby mi potrzebne do tego, żeby lepiej interpretować, interpretować i pomagać swojemu pacjentowi. I oczywiście ja nadal Wam powiem, że ja nadal wiem, że nic nie wiem, bo nie da się w medycynie, dietetyce takich kierunkach medycznych, nie da się wiedzieć wszystkiego. W ogóle jakby gdyby ktoś myślał, że może znać się na wszystkim, no to od razu jest z góry spalony. Ja się nie znam na wszystkim, na pewno nie znam się na prowadzeniu dzieci, więc absolutnie od razu odsyłam do innych specjalistów, bo ja się po prostu na tym nie znam i, i nie chcę się za to zabierać, jeżeli czegoś nie umiem zrobić. Ale ja się zgadzam z tym, że na studiach nie dostaniecie tej wiedzy takiej wersji, w jakiej byście chcieli. Bo po pierwsze, jeżeli w ogóle wychodzimy z założenia, że siedząc na wykładzie, my mamy się nauczyć wszystkiego, no to od razu to jest spalona z góry, bo tak naprawdę to jest siedzenie na wykładzie, plus później praca własna i uczenie się po, po szkole, po studiach. Bo ja pamiętam, że oprócz tego, że ja się uczyłam z notatek, z prezentacji, to ja się uczyłam jeszcze z książek, tak? Więc ja już w czasie studiów jakby pogłębiałam sobie tą wiedzę. I, ja i za zawsze to, co mnie strasznie irytowało w czasie e, uczenia się dietetyki, to było to, że jakby trudno mi było łączyć fakty, bo jak już mnie znacie, to już wiecie, że to, co ja zawsze powtarzam, że mnie irytuje to, kiedy, kiedy ktoś mi mówi tak, bo tak e, i zapamiętanie czegoś tak, bo tak jest dla mnie mega trudne. Ja muszę wejść do głębi, do zalążka, jakby poznać na poziomie biochemicznym i wtedy mogę powiedzieć tak, ja to wiem, ja to rozumiem. E, I ja się zawsze tak staram właśnie tą dietetykę sobie. Przede wszystkim tłumaczyć, i później, jeżeli ja uczę kogoś, to ja też w ten sposób uczę. Nie każdemu to pasuje, wiadomo, ale ja po prostu tak lubię. Lubię się wgryzać mocno w temat i rozkładać sobie i iść krok po kroku po prostu przez to wszystko. I tak przeprowadzam też osoby, które, które ja uczę. Ale wracając do wątku, jakby przekazanie wszystkiego w czasie tych trzech lat, no jest prawie niemożliwe. Uzyskuje się naprawdę podstawową wiedzę z dietetyki. Taką wiedzę, która oczywiście pomoże Ci prowadzić łatwiejszych pacjentów, ale szczerze nie wierzę w to, że jest jakaś uczelnia, która w takim poziomie jakby podstawowym tak wykształci wszystkich swoich studentów, że każdy z nich będzie gotowy do pracy z trudnymi pacjentami. Nie. Te studia dadzą Wam podstawę, którą później każdy z dietetyków powinien sam. Krok po kroku pogłębiać. I co więcej, jeżeli chodzi o te kursy tematyczne, to ja uważam, bardzo mocno uważam, że jeżeli ktoś chce się w część specjalizować, to, um, to powinien najpierw znać wszystko, co jest dookoła. Czyli najpierw powinien skupić się na ogóle, a dopiero później przechodzić do szczegółów. I mam na myśli na przykład to, że jeżeli chcecie zostać ekspertami od diety Keto, to e, owszem, na studiach pewnie te treści dotyczące keto to będzie, nie wiem, jedna setna tego materiału, bo tak będzie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście wy najpierw poznali spojrzenie, szerokie spojrzenie całej dietetyki, e, bo może się okazać, że na przykład dzisiaj uważacie, że keto, i absolutnie ja nie mówię, że to jest zła dieta, absolutnie nie, ale może się okazać, że wy dzisiaj uważacie, że keto jest najlepsza, jedyna i nie ma lepszej, ale po przejrzeniu innych dróg zauważycie, że na przykład to jest fajna, ale są też inne alternatywy, także, a może nie dla każdego pacjenta. Czyli spojrzycie trochę szerzej, bo pozwolicie sobie wyjść e, i rzucić innym osobom, które mają odmienne być może poglądy, światło, e, światło w waszą dziedzinę. Bo ja w ogóle uważam, że jeżeli jesteśmy mm, specjalistami albo chcemy być specjalistami w jakiejś dziedzinie, to powinniśmy rozmawiać z innymi specjalistami. Ja uwielbiam rozmawiać z innymi dietetykami, ponieważ oni często pokazują mi inną drogę, inne światło na daną sprawę. Każdy z nas jest specjalistą w danej dziedzinie, ale uważam, że najpierw powinniśmy zostać specjalistami tak, może mm, nie specjalistami. Najpierw powinniśmy mieć wiedzę ogółem, a dopiero później kończyć te wszystkie kursy, w których będziemy uważać, że w tym właśnie w tej wąskim torciku, w tym wąskim kawałku torcika chcemy być specjalistą, czyli na przykład. Jeżeli ja chcę zostać specjalistą, no na przykład powiedzmy w tej mojej onkologii, tak? Jeżeli ja chciałam zostać specjalistą z onkologii, no to ja najpierw muszę mieć szeroką wiedzę. To akurat jest trudny temat, no bo to jest jeszcze połączenie duże medycyny, ale powiedzmy. Ja najpierw muszę mieć szeroką wiedzę. Nie tylko z dietetyki, z takich ogółów dietetyki, ale ja muszę mieć też dużą wiedzę z medycyny, bo to nie jest tylko pacjent, który przyjdzie z jakimś konkretnym problemem, a ja dobieram mu dietę. To jest chory pacjent. Każda z jego chorób nakłada się na tą chorobę nowotworową, więc ja muszę ogarnąć i jedno, i drugie, i trzecie. Jeżeli pacjent ma chorobę nowotworową i celiakię, no to ja muszę wiedzieć, z czym łączy się celiakia, co powoduje. Jeżeli pacjent ma dodatkowo stwardnienie rozsiane, to ja muszę wiedzieć, co to stwardnienie powoduje, tak? I jakby ja wtedy to sobie skupiam wszystko razem w jedną całość, i dopiero wtedy tworzę dla niego plan, plus muszę wiedzieć, co on ma monitorować w trakcie. Ale jeżeli jakby ja już mam tą wiedzę z medycyny, z dietetyki, no to jeżeli ja chcę się zająć onkologią, no to muszę robić jakieś kursy specjalizujące, muszę czytać badania albo słuchać tych ekspertów, którzy znają się na onkologii. Ale też, w moim oczywiście mniemaniu, ciągle to powtarzam, Uważam, że powinnam słuchać osób, które specjalizują się w onkologii natomiast, i są ekspertami, natomiast nie być głucha na to, co się dzieje dookoła. Czyli nie być głucha na nowinki, nie być głucha na osoby, które mówią coś całkiem alternatywnego. I nie po to, żeby się z nimi kłócić, bo to nie mój styl, ale po to, żeby posłuchać tych osób, przefiltrować to i zastanowić się, czy może gdzieś tam nie ma ziarenka prawdy. Tak? Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że dieta keto w onkologii jest super, albo inaczej, amygdalina, to co było w poprzednim odcinku, w dwóch, nie w ostatnim, tylko przedostatnim, odcinku podcastu o amygdalinie, mogłabym z góry założyć, że amygdalina to bzdura, ponieważ wszyscy to mówią, tak? natomiast dla mnie, i oczywiście jakby tracicie dużo życia na to, że przechodzicie przez te badania naukowe, wiem o tym, ale ja tak wolę, e, to ja wolę sprawdzić, dlaczego? Wolę sprawdzić, zrobić sobie research, czy naprawdę ta amygdalina nie działa, tak? No bo skoro pacjenci ciągle się nią interesują, no to może no, no może jednak, nie wiem, faktycznie jest jakieś badanie, które to potwierdziło, co się stało, że w ogóle był na to boom, tak? Żeby wiedzieć, co odpowiadać swoim pacjentom i powiedzieć to z czystym sumieniem, że ja przejrzałam te badania naukowe i ja wiem, jak to jest, a nie, że polegam na słowach, nie wiem, jakiegoś eksperta, bo ekspert zawsze może się mylić. Więc um, jeżeli podsumowując ten temat, ja uważam, że. Dietetyk to powinna być osoba najpierw po studiach, i to po studiach na uczelni medycznej która później, poza studiami, w ogóle powinna mocno pogłębiać swoją wiedzę, i która oprócz tego, że bazuje na tym, co uzyska z samych studiów, to pogłębia tą wiedzę, opierając się o badania naukowe, książki naukowe, inne kursy, ale dodatkowo nie jest głucha i nie mówi, że ktoś jakby, nie wiem, mówi bzdurę. No chyba, że ktoś naprawdę już po prostu powiada takie herezje, że, że szkoda gadać i nie ma jak wchodzić w dyskusję, chociaż ja zawsze bardzo chętnie wejdę w dyskusję, tylko jeżeli to jest dyskusja merytoryczna, nie na, nie na takim, poziomie typu, ja mówię, że nie można zagłodzić raka, a ktoś mi mówi, że jesteś głupia, dołóż się. Tylko konkretnie wymieńmy się konkretnymi argumentami, tak? Pokażmy badania naukowe, jeżeli potrafisz udowodnić tę tezę, to pokaż mi badania naukowe, podstawę biochemiczną, fizjologiczną, na jakiej to ma zadziałać, na jakiej zasadzie to ma zadziałać, tak? Może ja się mylę, ale, ale w tym przypadku się nie mylę, jeżeli chodzi o zagłodzenie raka. A jeżeli chodzi na przykład o moją uczelnię, bo ja kończyłam Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, to ja tę uczelnię mega, mega mocno polecam. I to też nie jest tak, że na przykład wszyscy moi koledzy ze studiów byli zachwyceni poziomem, bo nie, niektórzy uważali, że poziom jest nie okej, okay, chociaż jak porównywałam sobie z innymi uczelniami, to wydaje mi się, że ten poziom był naprawdę bardzo wysoki. Ale wydaje mi się też, że po prostu zwykle jest tak, że trawa jest zawsze zieleńsza tam, gdzie nas nie ma, na podwórku sąsiada i że nam się zawsze wydaje, że tam, gdzie nas nie ma jest lepiej. Było, być może byłoby, było też tak, że ja byłam tak mocno zachwycona tą swoją, tymi swoimi studiami i tym, że ja się rzuciłam od razu w wir badań naukowych i, i zachwyciłam się panią profesor i, i dlatego też patrzyłam na to być może trochę nieobiektywnie. Natomiast gdybym miała wybierać jeszcze raz uczelnię, to na pewno wybrałabym uczelnię medyczną w Szczecinie, bo bo naprawdę nauczyłam się tam bardzo dużo. I owszem, jakby później to był ogrom mojej pracy i absolutnie tak było, tak? No bo jakby ta uczelnia, jeżeli, jeżeli mam powiedzieć o takiej dietetyce klinicznej, tej, którą wykorzystuję dzisiaj w swojej pracy, to ja się jej nie nauczyłam na studiach. Ale na studiach nauczyłam się podstaw, które później pomogły mi pogłębić tą wiedzę. Bo ja już mówiłam wielokrotnie, że owszem tam był taki przedmiot, jak żywienie do, i jelitowe to było wtedy e, tylko, ale e, jakby no ja po tych zajęciach nie umiałam nic. I to nie, i jeszcze raz powiem, to nie była wina prowadzącego, tylko to była jakby kwestia tego, że e, w tamtym momencie dla osoby, która w ogóle nie chciała się tym zajmować, e, i na tamtym roku to było być może albo za szybko, albo po prostu i tak nie byłabym w stanie przyswoić tej wiedzy, bo to trzeba później już e, po studiach chyba. Dalej, dalej, jakby rozszerzać, jeżeli chcecie się oczywiście zająć te, takimi, takimi tematami. Więc ja mocno polecam swoją uczelnię. Jeżeli macie tylko taką możliwość, to naprawdę, naprawdę, jeżeli mieszkacie w okolicach Szczecina, to moim zdaniem nie warto jest iść na inną uczelnię. Chyba, że oczywiście chcecie, że to jest inna kwestia, na przykład miasta, czy czegokolwiek innego. Ale jeżeli chodzi o poziom. To absolutnie uważam, że dietetyka w Szczecinie jest na jednym z lepszych poziomów w Polsce. Więc mocno Wam polecam. No i właśnie podsumowując temat, ja uważam, że nawet jeżeli, nawet jeżeli wahacie się, czy, dzisiaj, czy dzi dzisiaj wahacie się, czy warto studiować dietetykę, to ja uważam, że tak. I jeżeli zastanawiacie się, czy ona miałaby być z magisterką, no to tutaj już bym miała większy dylemat, bo nie wiem, czy jest warto jakby dla mnie. Ja na tej magisterce chyba nie nauczyłam się jakoś mega dużo więcej, z tego co pamiętam, ale na, no, dla mnie ona była otwartą drogą później do doktoratu. Pamiętam, że na pewno na magisterce uczyliśmy się bardziej o tym, jak pisać pracę, jak interpretować badania naukowe i tak dalej, więc pod tym względem tak, to mi się przydało do interpretacji dzisiaj wyników badań, chociaż i tak najbardziej przydał mi się do tego doktorat, bo pamiętam, że na magisterce ja nie potrafiłam... Krytycznie spojrzeć na badania naukowe, i każde wydawało mi się świetne, a dzisiaj patrzę na nie zupełnie inaczej, potrafię je interpretować, ale to po prostu już kwestia, myślę, doświadczenia. A mam nadzieję, że ten odcinek komuś pomoże. Mam nadzieję, że ten odcinek rozwieje czyjeś wątpliwości i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Ściskam Was gorąco, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Do zobaczenia. Pa, Pa!